Przechodzimy już do punktów merytorycznych bezpośrednio, czyli od uchwalenia rozpoczynamy od druku 1485. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Limanowskiego. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak, tak? Tak. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Chcieliśmy dzisiaj Państwu przedstawić dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to kolejne dwa z siedmiu, które opracowujemy dla obszaru Starego Podgórza. Pierwszy z tej grupy uchwalaliście Państwo parę chwil temu. Był to obszar objęty Stare Podgórze Cmentarz. Natomiast dzisiaj pierwszy, z których chcemy Państwu zaprezentować, to Stare Podgórze Limanowskiego. Plan miejscowy opracowywany przez Biuro Planowania Przestrzennego. Powierzchnia tego planu to 13,4 hektara. Granice tego planu są wyświetlone zgodnie z załącznikiem graficznym, który tutaj się znajduje. Przystąpienie miało miejsce w związku z podjętą uchwałą dnia 6 lipca 2011 roku. Celem tego planu to było uporządkowanie i ochrona obszaru o wysokich wartościach historycznych i kulturowych, jak również zachowanie wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności Starego Podgórza. Z uwzględnieniem oczywiście takich elementów jak układ historyczny, czyli historyczny układ urbanistyczny Starego Podgórza. Projekt opracowywany zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlegał opiniowaniu i został uzgodniony przez właściwe organy. Było dwukrotne wyłożenie. Pierwsze wyłożenie projektu planu odbywało się między 26 lutego a 26 marca bieżącego roku. Wówczas złożono 18 pism, które zostały złożone przez 63, które składające się z 63 podpunktów. One stanowiły uwagi. Te uwagi prezydent 25 uwzględnił, 35 nie uwzględnił. W związku z koniecznością ponowienia pewnej procedury planistycznej został poddany opiniowaniu i uzgodnieniu. I nastąpiło drugie wyłożenie pomiędzy 22 lipca a 20 sierpnia bieżącego roku. Wówczas po tym wyłożeniu wpłynęła jedna uwaga. Uwaga ta nie została uwzględniona przez prezydenta. Dzisiaj mamy stan taki, że nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik numer 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego właśnie planu. W tym załączniku zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 39 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję Państwa, że do Państwa dyspozycji są projektanci celem udzielania szczegółowych informacji. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie, proszę Państwa, mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są prezentacje innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów? Nie widzę. Na tym otwieram dyskusję. Zgłasza się pierwszy. Pan Radny Pajto, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem prosić, żeby w związku z rozmową z mieszkańcami z Podgórza, także z radnymi z Podgórza, jest wiele uwag do tego planu, dlatego chciałbym prosić o przedłużenie terminu składania poprawek. Jeszcze nie do tej sesji, tylko do następnej, tak żeby spokojnie można było porozmawiać z mieszkańcami, uspokoić te nastroje i wyjaśnić te pewne skargi, które oni tam mają. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy są następne głosy w dyskusji? Nie widzę. Czy
przedstawiciele prezydenta co do tej propozycji mają jakieś uwagi, czy też rozumiem, że nie przeszkadza to. Dobrze, w takim razie proszę Państwa, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1485 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień. W tej sytuacji przesuwamy to na dzień, żeby zdążyć na tą drugą sesję 12 listopada 2013 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 14 listopada 2013, godzina 15. Rozumiem, że panu radnemu ta propozycja odpowiada.